Witamy w sekcji modlitewnej w synagodze Kościoła Wszystkich Narodów, gdzie prorok Tibi Joshua usługuje modlitwą dla ludzi w imieniu Jezusa. Jest tu jeden mężczyzna, który wychodzi z kolejki. Prorok Tibi Joshua wyciąga swoją rękę w imieniu Jezusa i on upada na ziemię. To jest moc i namaszczenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, która powoduje, że on upada na ziemi. Poczekajmy, ale on powstaje i ma bardzo wyraźne, napięte spojrzenie. To jest runda druga. Prorok Tibi Joshua sprowadza go na ziemię. To jest Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego. Chcesz walczyć ze mną? Tak. Chcesz walczyć ze mną? Kto cię wysłał, żeby mnie zniszczył? Kto cię wysłał w imieniu Jezusa Chrystusa? W imieniu Jezusa Chrystusa każdy duch musi się pokłonić. Powstań w imieniu Jezusa. On powstaje na swoje nogi i duchowa walka się toczy. Twoje plecy na ziemi. I faktycznie jego plecy są na ziemi. I on znowu powstaje. Kim jesteś? Ty mnie niszczysz. Ty mnie niszczysz. Ja cię niszczę. Kim ty jesteś? Ja jestem lwem. Lwem. Chcesz mnie dotknąć? Dobrze, jeżeli możesz mnie dotknąć, to dotknij mnie. Dotknij i zobacz. Mąż Boży patrzy, jak jego palce się zbliżają i chce spróbować dotknąć. Dotknął się tak blisko, przybył tak blisko, aby go już złapać. Zobacz, jego ręce zaczynają się trząść. Szatana moc jest bezsilna w spotkaniu z mocą Bożą i jego bronią. I tu on schodzi na dół. Zobaczcie. Przestań w imieniu Jezusa. Wielu z was po prostu jesteście zabawkami w ich rękach. Oni tylko mogą uciekać przed światłem. To jest test wiary. Jeżeli możesz, to przyjść tutaj i stań przed nim. Zobaczysz, czy on cię nie złapie. Chodź i tu stań przed nim. Oglądajcie. Nie dotykaj mnie w imieniu Jezusa. Odejdź ode mnie w imieniu Jezusa Chrystusa. Każdy powinien się spotkać z Nim i wtedy zobaczyć, jaki masz poziom. Kim jesteś w Chrystusie Jezusie? Czy mamy tutaj jakiegoś pastora? Jeżeli jesteś pastorem, proszę, to jest praktyczne chrześcijaństwo, proszę wyjść. To jest praktyczna część chrześcijaństwa. Dajcie mu mikrofon w imieniu Jezusa. To jest bardzo praktyczne chrześcijaństwo. W imieniu Jezusa Chrystusa. W potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Out! Out!
Przestań w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlić się to nie mówić słowa. Moc przychodzi przez modlitwę, a nie przez wypowiadanie słów. Nawet jeżeli każdy tutaj, który jest, byście przyszli i uczynili wspólną... Jeżeli byście wszyscy razem stanęli, to On i tak by was wszystkich złapał. W potężnym imieniu Jezusa Chrystusa deklaruję Ciebie wolnym. Duchy nieczyste, wynosić się. Wąt w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteś wolny. Jezus Chrystus uwolnił go i walka duchowa się skończyła. Mężczyzna patrzy dziwnie, ponieważ realizuje, że moce demoniczne, które go niszczyły, zostały zniszczone przez potężną moc Jezusa Chrystusa. Emocje zaczynają płynąć, bo Jezus Chrystus ukończył jego przeszłość i uczynił go nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Widzimy, jak płacze. Demon używał jego ciała jako swojej świątyni. Dlaczego płaczesz? Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ja dziękuję Bogu, że mnie uratował, że mnie zbawił. Kim jest Jezus? Jezus jest moim wyzwolicielem. Powstań. To God be the glory. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu. Jestem wolny w imieniu Jezusa. Czas świadectwa. I oto nadchodzi. Zaklaskajmy dla Jezusa. Emanuel. Bóg z nami. Nazywam się Chinedu Nosu. Jestem z Abia, stanu Nigerii. I to jest moja mama. Dziękuję za to, co Bóg użył proroka Tibi Joshuego, aby wyrwać mnie z ciemności. Ja byłem opętany przez demona. Ja byłem w moim świecie smokiem. A teraz jestem wyzwolony przez proroka Tibi Joshuego do tego prawdziwego świata, do którego Bóg mnie powołał. Moce, jakie miałem wtedy, to było ich tak wiele. Używałem tych mocy, aby spać z ludźmi w snach. Nieraz mogłeś myśleć, że twój mąż ma radość z ciebie, ale to nie on, nie ma z ciebie. Tak samo po prostu duchy, które są mężami duchowymi albo żonami duchowymi. Ja to wszystko robiłem. Ja dziękuję Bogu, że prorok Tibi Joshua mnie uwolnił z tego świata ciemności. Moc lwa używałem, aby sprowadzać strach do życia ludzi. Mogło bywać 15 albo nawet 30 osób. Gdybyście próbowali mnie zniszczyć, to ja bym was zniszczył. Dla mnie to byliście jak... Ja patrzałem na was jak lew, jak na martwe, jakieś małe myszki. Ponieważ ta moc we mnie, ona nie przychodziła ze mną, ona przychodziła ze świata ciemności. Jeżeli myślisz, że diabeł nie jest prawdziwy, to ja ci mówię, diabeł egzystuje. I próbuj wierzyć, że Bóg egzystuje. Nie ma innej mocy
jak tylko krew Jezusa Chrystusa. Jak przybyłem do synagogi Kościoła Wszystkich Narodów i byłem w sekcji modlitewnej, prorok Tibiczysza dotknął mnie. Kiedy dotknął mnie, to było jak płonący ogień. Jak przyszedł drugi raz, nie mogłem już mu stanąć wobec nich. On się zapytał, czy ja chcę, czy chcesz ze mną walczyć? Chcesz ze mną walczyć? Tak. Kto cię przysłał, żeby mnie zniszczyć? Ja chciałem go zniszczyć i to byłaby chwała dla ciemności. Ale on mnie uderzał do końca. On doprowadził i potwierdził, że krew Jezusa Chrystusa zbawia. W potężnym imieniu Jezusa Chrystusa deklaruję cię wolnym. Duchy nieczyste, wynosić się. W imieniu Jezusa Chrystusa jesteś wolny. Na końcu ja byłem uwolniony. Byłem jak martwy lew. Ale teraz, w tym momencie, oddaję Bogu dziękczynienie, ponieważ wróciłem z powrotem do mnie, do tego, kim jestem. Jest coś, co widziałem w mężu Bożym, proroku Tibi Joshua. Jest potężne światło, którego otaczało, którego nie byłem w stanie dotknąć. Bóg Wszechmogący użył proroka Tibi Joshua, aby mnie uwolnić. I jestem wolny na zawsze. Emanuel. Ja dziękuję Bogu za zbawienie mojego syna. Nazywam się pani Mercy Nosu i jestem matką Chinedu. Moje świadectwo jest takie, że Chinedu jest moim synem. Kiedy go urodziłam, on był dobrym chłopcem. Podczas szkoły był dobry, ale przyszedł czas, że zaczął się zmieniać. Od tego, jak go znałam jako mojego syna, faktycznie jego zachowanie zmieniło się w taki sposób, że nikt nie był w stanie nawet spojrzeć na niego. Jak był agresywny, to 10 czy 15 mężczyzn mogło przyjść, żeby go zatrzymać. Nawet w szkole nazywali go ninja. A ja poszłam tam i powiedziałam do dyrektora i nauczycieli, żeby ostrzegli dzieci, żeby nie nazywali go ninja, ponieważ on zachowuje się nienormalnie. Wiele razy widziałam, jak zachowywał się bardzo dziwnie. Zachowywał się tak, jak się zachowuje lew. Tak, jak to wyznawał. Każdy w domu bał się go ze względu na jego agresywność. Zły duch przychodził i odchodził. I my byliśmy w wielu miejscach, aby go uwolnić. W wielu miejscach modlitwy, też jakichś naturalnych ludzi, którzy leczą, ale nic to nie pomogło. I ja dziękuję Bogu. Tydzień temu oglądałem na żywo Manuel TV i widziałam, jak Bóg użył proroka Tibi Joshua'ego, aby zbawił mojego syna. Wielu ludzi, nawet przyjaciele i też sąsiedzi przyszli i patrzyli na żywo. Wielu ludzi oddali wtedy życie Chrystusowi, kiedy to zobaczyli. Wierzymy, że zostałeś zainspirowany tym, co właśnie oglądałeś. Kliknij na przycisk subskrybuj, aby oglądać więcej mocy Bożej w działaniu w naszej generacji. I bądź na bieżąco z ostatnimi proroctwami, uwolnieniami, modlitwami, kazaniami i świadectwami synagogi Kościoła Wszystkich Narodów. Emanuel TV zmienia życia, zmienia narody i zmienia świat.